Beniaminek trzeciej ligi RKS Radomsko powetował sobie porażkę na własnym stadionie w pierwszej kolejce, w drugiej strzelając 3 bramki Huraganowi Morąg. Strzelanie goli w tym meczu rozpoczął w 25 minucie Paweł Baraniak. Piękne uderzenie i prowadzenie gospodarzy ku radości tłumnie zgromadzonej publiczności. Zaledwie 5 minut później nadal atakujący RKS miał kolejną sytuację. Po tym faulu sędzia nie miał innego wyjścia, podyktował jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Krystian Wojtczak. 2-0 do przerwy, ale RKS był na tyle rozpędzony, że jeszcze podwyższył rezultat. Uczynił to w 80 minucie Adrian Klepczyński i Beniaminek wygrał 3-0.